już pokazuję, co zakupiłam. W związku z tym, że moja Julka już ma prawie 19 lat i pali papierosy. Wiem, że to jest nauk, nie ma się czym chwalić, ale tak jest. No, zrozumie, to przestanie, nie zrozumie, będzie palić. U mnie rodzice palili po dwie paczki dziennie, u mojego męża rodzice palili po paczce, brat palił dwie paczki, tata przestał w międzyczasie, mama tam popala, od 2 lat nie pali moja mama i mój ojciec tam tylko tak naprawdę to i raz na czeski rok, więc, a my się uchowaliśmy, do tego zmierzałam, że ani ja, ani mój mąż nie palimy. Julia pali. Może przestanie, ale nie o tym. Dlatego kupiłam jej coś takiego, bo ona stoi marznie na balkonie albo wygląda przez okno. I wiecie, ten dym i tak wpada do środka. Ma popielniczki, ale to są takie zwykłe popielniczki. Dostała na 18 od przyjaciół. Ale wiecie, to takie zwykłe, talerzykowe. I to wszystko się tam unosi, dym i tak dalej. Popiół. Więc postanowiłam kupić jej coś takiego. Coś to się robi klik-klik. To są standardowe, zwykłe... O, jeszcze do góry tyłkiem wyspięłam. O, to się nakłada i się klika po prostu. Jak to się, tu jest druga część, jak to się złoży do kupy, tu papieros, wiecie, tu wkładamy papieros, klikamy i to po prostu wypada do środka. Więc dostała takie dwie, ponieważ żeby miała jedną na stół, jedną na balkon tutaj u nas, bo wypalano, i drugą u siebie na, i drugą do siebie na... Na okno. Jedna jest... Nie, obie są takie same? A no tak, w dolary. No trudno. Takie wybrałam, takie niech będą. Do tego, słuchajcie, zamówiłam... Co to jest? A, słuchajcie, już wiem, co zamówiłam. O Boże, tyle paczek ostatnio zamówiłam, że aż... Słuchajcie, żadnego roku, jak żyję 43 lata, i od momentu, jak też Julka się pojawiła, no to wiadomo, te święta bardziej mnie cieszyły, bo wybrałyśmy zabawki, piszałyśmy listy do świętego Mikołaja, w ogóle działo się dużo, dużo rzeczy i myślałam, że pokocham Boże Narodzenie. Do momentu, jak Julka przestała wierzyć w Mikołaja, poszła do szkoły, przestała wierzyć w Mikołaja, wiedziała, że to my jej robimy prezenty. Znowu tak mnie nie cieszyły te Boże Narodzenia. Słuchajcie, ale w tym roku to pobiłam rekord. Naprawdę wyjątkowe prezenty, dużo prezentów. Fajnych prezentów, pokazałam wam wszystkie, jakie możliwe, to jest, są ostatnie i no ja też jestem zadowolona, nie tam, że jeden jakiś, wiecie, wypasiony za 2000 czy coś, no bo już takie rodzice też dostawali, jedni dostali raz telewizory, potem za 2-3 lata dostali moi rodzice telewizor i tak, wiecie, no żeby było sprawiedliwie, no to w tym roku postawiliśmy na małe rzeczy, ale bardzo praktyczne. I tak samo Julka jeszcze dostanie z moim mężem, to są poduchy. Poduchy, w które się wkłada, zaraz zobaczymy, czy da się otworzyć, poduchy, w które się wkłada telefon, bo i mój mąż usypiając słucha kabaretu, a Julka usypiając albo rozmawia z przyjaciółmi, albo ogląda, słucha muzyki. Słuchajcie, to jest poducha na suwak. W środku ma włączniki, włącznik na telefon, gdzie jest reszta? Dobra, tu są włączniki. No ma to być tak, że wkładacie tutaj telefon do środka, podłączacie go pod zasilacz. Telefon jest jeszcze pewnie podłączony, bo nie wiem, jak to działa, bo to takie słabiutkie jest. No jest tylko na takiej fizelince. I kładziecie się na tym, na podusi i sobie... O, to jest takie twarde, że spokojnie nie zgnieciemy tym telefonu. Więc naprawdę za chyba 12 zł sztuka. Więc naprawdę warto było. Kładziecie tam główkę. I po prostu słuchacie, nie musicie mieć tych słuchawek, tylko po prostu wydaje się, telefon wydaje dźwięk przez swoje mikrofon, przez swój. Także kupiłam jednemu i drugiemu to samo. Poczekajcie, zapakuję. I jeszcze dwie rzeczy kupiłam. Jeszcze dwie rzeczy, zaraz to poczekajcie. Jeszcze coś im kupiłam, też dwie takie same rzeczy. A gdzie jest reszta? Aha, tu jeszcze kupiłam taki... słuchajcie, to jest... Poczekajcie sekundę. O, to taki inny, trochę grubszy. Bo kiedyś mężowi kupiłam taki... On to nazywa nerka. Wróćcie, to są nerki. On to nazywa flag, bo to jest dość spore, widzicie? Nie wiem, czy tu się zmieści... Telefon, zmieści się, ale to się nie uciąga, a ja mu kupiłam taki normalnie cieniutkie jak to i jak włożycie telefon, to się rozciąga do rozmiarów telefonu,
Więc po prostu, o i tu jeszcze na kluczek czy na drobniaki można mieć. Spoko się zamyka i z drugiej strony też jest. Nie, z drugiej nie ma. Ale z drugiej jest taka mała kieszonka na coś niezamykana. Słuchajcie, to kosztowało 4 zł, więc się nawet nie zawahałam. Dobrze suwak chodzi, zobaczymy czy się nie rozpadnie. Więc po prostu będzie miał na zmianę. Dobra. To już mu wkładam tu z powrotem. Chyba muszę poopisywać do czego, bo oni się będą pytali, co Mikołaj miał na myśli. A i te jeszcze kupiłam sobie, kupiłam obcinaczki dla psa nowe, włożę mu też, bo co roku piesek od tutaj, Ebris jest z nami 10 lat, teraz będą 10 święta z nim, w sumie to 11 tak naprawdę. No 11, tak, bo w 2010 ją przygarnęliśmy i obcina mi pazurki i co jakiś czas po prostu trzeba te, one są do wyrzucenia, bo się tępią, bo ma grube, bo to jest, wiecie, owczarzyca niemiecka, więc co jakiś czas trzeba jej nowe kupić, a że co roku też dostaje prezent pod choinkę, czyli zwykło jakieś tam te ciasteczka dla pieska albo jakieś chrupki, które lubi, to dostanie jeszcze ociekarki do paznokci. No i kupiłam sobie, no nie wiem, czy to 3 miał być, czy nie, nie więcej. To są magnesy na lodówkę, uśmieszki, bo wiecie, ja lubię na lodówce mieć dużo rzeczy, w sensie wszystko się u mnie na lodówce dzieje i wszyscy wiedzą, że tam to jest taki jeden wielki notes, więc często od magnesów, które mam, odpadają postacie, a magnes zostaje. No i ten magnes nie jest mi do niczego potrzebny, bo on nie trzyma tych wielu rzeczy, a te widzę, że one między sobą są bardzo dobrze scalone, że tak powiem, to będą fajnie na lodówce też wyglądały. Także żegnam się z Wami, ostatnie prezenty, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia niedługo. Pa, pa.